Siema wszystkim, z tej strony Soli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na którą możecie wbić naprawdę duży liście expa. Więc jeden co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie teraz na samym górnym ekranie. Więc po prostu wpisujemy sobie 4430 96213966. I teraz jeżeli jesteście na konsoli, to napiszcie po prostu 8, a jeżeli jesteście na komputerze, to piszemy V8. Klikamy sobie Enter, klikamy sobie odtwarzaj. Pamiętajcie, żeby dać grę prywatną, klikamy sobie grę i w tym czasie szybko wchodzimy do sklepu i wpisujemy kod Souli. Jeżeli to zrobiłeś, naprawdę bardzo dziękuję, dziękuję za pomoc i teraz po prostu czekamy, aż was załaduje. Jeżeli już tutaj jesteście, schodzimy sobie na sam dół i jeżeli jesteście już tutaj, to musimy sobie znaleźć mapkę YouTube. W tym miejscu poskakujemy, budujemy jedną podłogę i teraz budujemy sobie po prostu 9 do przodu. I teraz 5 ram w lewo. I w tym miejscu budujemy sobie podłogę i w tym miejscu będzie przycisk z expem. Jeżeli nie ma, to sprawdźcie, czy nie ma po prawej stronie. Jeżeli będzie, tutaj klikamy sobie na niego E i za niego zacznie się zdawać expa. Teraz wchodzimy sobie na taki tutaj timer, który będzie dokładnie w tym miejscu. Wskakujemy sobie tutaj na niego i w tym miejscu na górze będzie kolejny przycisk. Klikamy sobie go. Teraz idziemy sobie na drugą rampę, czyli dokładnie tą w tym miejscu. I tutaj musimy zbudować 5 ram do góry. Teraz jedną podłogę i 5 ram w prawo. Teraz dajemy podłogę, klikamy sobie przycisk. W tym miejscu będziecie musieli teraz sobie zejść dokładnie w miejsce, które wam pokażę. Schodzimy sobie tutaj, wchodzimy na to ogrodzenie. Podchodzimy tu i w tym miejscu musicie zbudować sobie dwie do góry, dwie jakby tutaj podłogi. I w tym miejscu będzie pierwszy przycisk. Klikamy sobie go i teraz musimy się udać do jeszcze jednego miejsca, za które powinniśmy dostać jak najwięcej expa. Jak widzicie, już zostaje naprawdę dosyć dużej ilości. I idziemy sobie teraz tutaj jeszcze raz. W tym miejscu klikamy przycisk i teraz będziemy musieli sobie zejść na opony, które już wam pokazuję, w którym miejscu są. Zeskakujemy tutaj i jedno do góry i w tym miejscu po lewej stronie powinien być przycisk. Klikamy sobie go i za niego także zacznie dostawać expa. Życzę wam miłego expienia i widzimy się już w kolejnych mapkach. Siemanko!